Drodzy w Panu, bracia i siostry, pewna znajoma osoba zadała mi ostatnio pytanie, takie dziwne, na początku wydało się bardzo dziwne, mianowicie, jaki, proszę księdza, jest największy w Kościele święty? No i dla mnie odpowiedź była jasna, no cały Kościół uważa Matkę Bożą za największą świętą, zresztą byłem parę razy na egzorcyzmach i na tych egzorcyzmach widziałem, co się działo z osobą opętaną, jak bardzo zły duch się manifestował, kiedy odmawiano różaniec, kiedy zaproszono Matkę Bożą. I zobaczcie, że rzeczywiście Maria wydaje się być największą świętą. Na to ta osoba odpowiedziała nie. No to zacząłem szukać dalej. No to może ojciec Pio, największy święty XX wieku, wiele cudów, wiele znaków. Nie. No i dalej idziemy, może Andrzej Bobola, to jest mój święty, że tak powiem, mojego kościoła, w którym pracuję. Nie, proszę księdza, nie ten święty. No to mój ulubiony święty Jan Bosko, prorok, wiele osób skrzesił ponoć, uzdrawiał, był niesamowitym człowiekiem. Nie, Jan Bosko też nie. No to jaki, pytam się, proszę księdza, to ksiądz nie wie? No nie wiem. Największym świętym w Kościele katolickim jest święty spokój. Jest święty spokój. No, taki, przepraszam, trochę suchar, jak dla mnie. Natomiast zobaczcie, że zacząłem rozmawiać na ten temat i okazało się, że rzeczywiście wcale to nie było takie głupie od strony tej osoby, to tłumaczenie, dlaczego największym świętym w Kościele katolickim, polskim, nie tylko, jest święty spokój. Bo zobaczcie, że jak patrzymy na biskupów, kapłanów, którzy głoszą Słowo Boże, to my bardzo często unikamy takich trudnych tematów. O piekle rzadko się mówi, o złym duchu bardzo rzadko się mówi. Jakieś trudne tematy, o aborcji, o szóstym przykazaniu. No tego się raczej z ambon nie słyszy. Dlaczego? No bo chcemy mieć święty spokój. Ale to, moi drodzy, nie jest tylko i wyłącznie domena księży, biskupów. To jest właściwie coś, co jest bardzo obecne i mocno zakorzenione w dzisiejszym świecie. Ja bardzo często obserwuję u moich znajomych, u przyjaciół, nie tylko, takie zjawisko, że no, proszę księdza, nasza córka wyprowadza się z chłopakiem, będzie mieszkała teraz, lat 19 dziewczyna. Ja mówię, słuchaj, no przecież wiesz, co Pan Bóg na to, na cudzołóstwa. Nie, no proszę księdza, Kościół taki wsteczny jest, już taki, wiecie, zacofany, no trzeba do przodu iść, no wszyscy tak robią, wszyscy tak żyją. No to nie jest prawda, że wszyscy akurat, ale zobaczcie, że rzeczywiście ludzie przestali walczyć z grzechem. Dlaczego? Odpowiedź jest jedna, a proszę księdza, no po co mamy się kłócić w domu, po co mamy się kłócić, po co mamy gdzieś tu jakąś taką atmosferę wprowadzać nie za fajną, taką nadpobudliwą, taką właśnie pełną złości, pełną napięć jakąś. No, no po co to, proszę księdza? Lepiej tak w pokoju sobie żyć. No, moi drodzy, to nie jest tak. I zobaczcie, ta dzisiejsza Ewangelia, to jedno zdanie z tej Ewangelii, ono jest bardzo mocne. Otóż tak jest powiedziane. Przeczytam dwa zdania. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jeszcze raz to ostatnie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. No właśnie. Moi drodzy, zaprzeć się Pana Jezusa, co to znaczy? To znaczy zaprzeć się Jego nauki. Co innego to może znaczyć tak naprawdę? Zaprzeć się Jezusa to oznacza zaprzeć się Jego nauki. I rzeczywiście ten Kościół, w którym żyjemy, on wygląda taki Kościół, w którym rzeczywiście panuje święty spokój. Przychodzą ludzie do Kościoła, no, usiądą sobie, prawda, tak wygodnie, jest elegancko, ciepło w kościele w zimę, latem wiele kościołów już ma klimatyzację, pomodlą się, będą na mszy święty, ale broń Panie Boże, by ten kapłan tam z ambony nic od nas nie chciał, żeby tam przypadkiem nic od nas nie wymagał. To jest, moi drodzy, bolączka dzisiejszego świata. Za wygodnie nam w Polsce, za wygodnie nam w Europie. Jesteśmy takim bardzo konformistycznym społeczeństwem, który nie chce już od siebie wymagać. A Ewangelia to jest coś bardzo poważnego. Ewangelia, moi drodzy, to jest rzeczywistość, której są bardzo
trudne zdania, bardzo trudne wymagania. I wydaje mi się, zresztą przekonany jestem o tym, że ta nasza duchowa droga, droga wiary, to jest droga walki. Życie, moi drodzy chrześcijanina, to jest walka. I nie chodzi mi o to, że mamy walczyć fizycznie, a nie chodzi mi o to, że mamy wojować z każdym. Też trzeba dobrze zrozumieć jakby tą walkę duchową, bo to, że na przykład coś nie tak się dzieje w domu, w rodzinie, to zobaczcie, że bardzo często ludzie mówią, no bo chcę mieć, proszę księdza, spokój, więc nie mówię, nie tłumaczę, nic nie robię. A moi drodzy, jak trzeba to uczynić, tak żeby było miało to wszystko ręce i nogi? Powiedzieć po prostu, córko, synu, nie podoba się Panu Bogu ten twój styl życia. I tyle. Raz wystarczy. Czasem może drugi raz powtórzyć za rok, za dwa. Nie chodzi o to, żeby codziennie o tym mówić, o tym przypominać, ale moi drodzy, jednak trzeba walczyć. Już nie w sposób słowny, bo to nic nie da. Jak człowiek ma już 19-20 lat, to już go raczej wychowaliśmy, a jak ma 40 lat, bardzo często rodzice narzekają, mój synuś, proszę księdza, do kościoła nie chodzi, a ile proszę pani ma lat? No 40, no to nie taki synuś. Już się tam nie da, że tak powiem, cokolwiek, wiecie, zmienić u takiego człowieka, bo co się miał go nauczyć, to się go nauczyło, jakie wartości się mu miało przekazać, to się mu przekazało. Walczyć trzeba, moi drodzy, na poziomie ducha, czyli modlitwą, czyli postem, czyli nawet trzeba, nie wiem, położyć się krzyżem. To jest, moi drodzy, walka. To jest walka o zbawienie człowieka. To jest walka o zbawienie człowieka. To zdanie naprawdę powinno nami potrząsnąć, lecz kto się nie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Jeśli ktoś się zaprze Jego słów, Jego Ewangelii, Jego przykazań, wyśmieje tą Ewangelię, no to możemy naprawdę trafić do piekła. I zobaczcie, że ojciec Dolindo Rutolo, bodajże tak ma na nazwisko, mogę się tutaj pomylić, on kiedyś takie ciekawe zdanie powiedział. Nie bądź zbyt pewny swojego zbawienia. Nie bądź zbyt pewny swojego zbawienia. Jeśli, moi drodzy, nie walczymy o wiarę, nie walczymy o moralność swoją najpierw, to później musimy niestety podjąć tego konsekwencje. Są konsekwencje tego braku walki. Ale jeśli już zawalczymy o swoją wiarę, to później zobaczcie, że człowiek musi zawalczyć o wiarę drugiego człowieka. Ksiądz, który nie walczy o swoich parafian, o tych ludzi, którzy są mu oddani, to słaby ksiądz. Ksiądz, który nie modli się za swoich ludzi, swoich parafian, swoich wiernych, którzy chodzą do kościoła i za tych, którzy nie chodzą do kościoła. Ksiądz, który za tych ludzi nie pokutuje, nie przeprasza za ich grzechy, który nie siedzi na adoracji i nie walczy na modlitwie o każdą duszę, to chciałby się powiedzieć slogan bardzo taki niefajny i niesympatyczny, ale to słaby ksiądz jest po prostu. Słaby ksiądz, ojciec, który nie walczy o swoje dzieci w modlitwie, matka, która nie walczy o swojego męża w modlitwie, no to też zostanie, myślę, że rozliczona. I zobaczcie, że święty Paweł też ciekawe zdanie napisał kiedyś. Dobrą walkę stoczyłem, bieg swój skończyłem, wiary dochowałem. Życie, moi drodzy, to jest walka. Jeden z biskupów kiedyś powiedział ciekawą rzecz, zauważył ciekawą rzecz, że trochę się niepokoi, bo wszędzie, gdzie idzie, to dają mu herbatkę. Wszędzie, gdzie idzie, to go częstują, witają. No właśnie, a jednak chrześcijanin to powinien być znany z tego, że jednak jest tam walka jakaś, że jest znakiem sprzeciwu. Pan Jezus, słuchajcie, nam obiecał krzyż. Obiecał nam, że zawsze będziemy mieć krzyż. Co tym krzyżem będzie? Tym krzyżem będzie sprzeciw świata. Tym krzyżem będzie prześladowanie. Więc jeśli ktoś nie chce być prześladowany, chowa się pod ambonę albo w jakiś sposób inny, ekwilibrystyczny, unika, że tak powiem, trudnych tematów z ambony, czy nie głosi pełnej prawdy, no to może spotkać się z niemiłą konsekwencją swoich wygodnych, życiowych wyborów. Życie, moi drodzy, jest walką. Ktoś mógłby powiedzieć, proszę księdza, no jak to, ciągle walczyć? Myślę, że nie ciągle, ale są takie momenty, w których trzeba po prostu zawalczyć. Trzeba po prostu zawalczyć. Lem kiedyś napisał taki ciekawy wiersz. Nie, że czytałem, ale słyszałem na kazaniu fajnego księdza Piotra Pawlukiewicza fragment, nie jeden zresztą, Lema. Mianowicie napisał taki fragment: człowiek się rodzi i to mu szkodzi. Człowiek się rodzi i to mu szkodzi. No i tak rzeczywiście jest. Zobaczcie, że odnosimy rany w tych walkach. Człowiek, że tak powiem, jest boju. Bojowaniem jest życie człowieka. Stary Testament mówi. Bojowaniem jest życie
człowieka. Dlatego, moi drodzy, chcielibyśmy dzisiaj najpierw pomyśleć na ten temat, przemyśleć sobie ten temat, czy jest rzeczywiście w moim życiu walka o wiarę swoją, moich bliskich, moją rodzinę, czy jest w moim życiu miejsce na to, żeby zawalczyć na modlitwie, czy ja się w ogóle modlę, czy to jest coś, jakiś trud dla mnie. Modlitwa jest naprawdę walką. Jest taki film oglądałem, mówiący właśnie o tej walce takiej, o kobiecie, która walczyła, już nie pamiętam, czy to o małżeństwo, czy o zdrowie, zamknęła się w takim pomieszczeniu w domu i Słowem Bożym się modliła. War Room, tak mi się wydaje, taki jest tytuł tego filmu, ale tego też jakby nie do końca pamiętam, tak mi teraz przyszło do głowy. Życie duchowe składa się, moi drodzy, również z walki. Kto nie walczy, ten przegrywa. Dawid, jak przestał walczyć, wiemy, co się z królem Dawida stało. Nie poszedł na wojnę jako mężczyzna. No i nagle gdzieś tam wylądował w łóżku z kobietą nieznajomą, bo przestał walczyć. Przestał swoje dziedzictwo, czy przestał swoją misję wykonywać. Przegrywamy, moi drodzy, wtedy, kiedy nie walczymy. Kiedy walczymy, zawsze jesteśmy zwycięzcami. I prosimy, moi drodzy, o to, abyśmy sobie uzmysłowili, że to życie to nie jest tylko i wyłącznie taki spacerek, ale to jest walka o zbawienie. Nasze, moje, twoje, naszych bliskich, dzieci, wnuków. Więc walczmy. Walczmy nie mieczem, nie pistoletem, ale walczmy przez różaniec, przez adorację, przez post, przez te wszystkie rodzaje duchowej broni, które Pan Bóg i Kościół nam podaje na co dzień, do walki, do modlitwy, do rozwoju. Amen.